Zakończyło się nadsyłanie przez mieszkańców Świdnicy wniosków do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. W sumie do komisji weryfikacyjnej trafiło 141 wniosków, 39 ogólnomiejskich i 102 dzielnicowe. Teraz komisja zajmie się ich weryfikacją pod względem formalnym, a listę projektów, które wezmą udział w głosowaniu, opublikuje do 1 marca 2016 roku. W tej edycji budżetu obywatelskiego do rozdysponowania będzie 3 600 000 z podziałem na zadania ogólnomiejskie o wartości 2 miliony i zadania dzielnicowe o wartości 1 600 000 zł. O co między innymi wnosili mieszkańcy? Projekty ogólnomiejskie to między innymi propozycja rozbudowy skateparku, to szczepienia przeciwko HPV, rewitalizacja altany w parku młodzieżowym, to organizacja kursów komputerowych dla seniorów, czy też utworzenie świdnickiego miasteczka ruchu drogowego. Jeżeli chodzi o zadania dzielnicowe, mieszkańcy przede wszystkim pisali o remontach chodników, o modernizacji oświetlenia, o zwiększeniu miejsc parkingowych w najbliższym ich otoczeniu. Podział zgłoszonych projektów na poszczególne dzielnice prezentuje się następująco. Centrum 14 wniosków, Śródmieście 15 wniosków, Osiedle Młodych Południe 18 wniosków, Osiedle Młodych Północ 7 wniosków, Osiedle Zawiszów 9 wniosków, Dzielnica Kolonia 4 wnioski, Dzielnica Południowa 5 wniosków, Dzielnica Zachodnia 17 wniosków i Zarzecze 13 wniosków. Po wyłonieniu wybranych wniosków przez komisję mieszkańcy będą mogli głosować na poszczególne projekty na 3 sposoby: w lokalach wyborczych, elektronicznie i korespondencyjnie. Mieszkańcy mają do wyboru jeden dowolny sposób głosowania. Głosować może ten, kto ukończył w chwili głosowania 16 lat, powyżej 3 miesięcy lub na stałe zameldowany jest w Świdnicy.